Dobry wieczór. Dobry wieczór po raz ostatni. Szybko minął czas. Półtora miesiąca za nami. Przed chwilą z kimś rozmawiałem, kto powiedział, że kiedy rozpoczynaliśmy, jeszcze widno było na polu. Tym razem niestety po zmianie czasu jest już ciemno. Ale chcemy mówić o jasnych stronach. Chcemy mówić o zwycięstwie Boga nad. Tym wszystkim, co niestety dotyka nas i to często bardzo boleśnie, chcemy dzisiaj zastanawiać się nad tym, w jaki sposób Bóg zwycięży. To jest dla nas najlepsza informacja, jaką mogliśmy kiedykolwiek otrzymać. Mogliśmy oczywiście, tak jak wielu ludzi, dzisiaj patrzeć w kosmos i szukać jakiejś planety, na której udałoby nam się. Zacumować w przyszłości, kiedy na Ziemi życie stanie się niemożliwe? Moglibyśmy rozmyślać jedynie o perspektywie naszego życia do końca, natomiast przyszłe pokolenia niech się martwią tym, co zastaną na tej planecie. Ale nie musimy tego wszystkiego robić, bowiem to, o czym mówi Bóg przez swoje słowo, daje nam niezwykłą nadzieję na to, że Bóg zwycięży. Dlatego to dzisiejsze nasze rozważanie jest na ten temat. Że wierzymy jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, że w ostatecznym rozrachunku Bóg zwycięży. Ale oczywiście, chcąc mówić na temat tych rzeczy eschatologicznych, musimy w jakimś stopniu zaczerpnąć też tej informacji, która jest podstawą do tego, aby ta eschatologia, która jest taką dziedziną bardzo realistyczną, ale jednocześnie radosną, mogła być w jakiś sposób udokumentowana. Dlatego to pierwsze pytanie, na które spróbujemy odpowiedzieć w tej chwili na czym polegało zwycięstwo Chrystusa. My wiemy, że Pan Jezus odszedł z tej ziemi wiemy, że, Powiedział, iż będzie z nami aż do końca tego świata. Będzie z nami poprzez ducha swojego świętego, że będzie zainteresowany żywotnie tym, co z nami będzie się działo na tej planecie. A przede wszystkim będzie zainteresowany naszym zbawieniem i przeniesieniem do Jego królestwa. W Ewangelii Jana, w rozdziale 12, znajdujemy słowa bardzo istotne. Które czasem jawią się, jak gdyby, jako pewna wątpliwość, która by miała nawiedzić Jezusa Chrystusa. Pan Jezus w pewnym momencie, kiedy rozmawiał z Grekami, miał im wiele do powiedzenia, ale oczywiście, jako Grecy, wiedzieli bardzo wiele na temat mitologii, natomiast na temat. Tej prawdy, która zawarta była chociażby w pięcio, Pięcioksięgu Mojżesza, mieli dosyć mgliste pojęcie. Ale słysząc o działaniu Jezusa Chrystusa, słysząc o Jego cudach, słysząc o niezwykłym sposobie mówienia, chcieli Go zobaczyć, chcieli z Nim porozmawiać. Pan Jezus, patrząc na to wszystko, powiedział w takiej trwodze wewnętrznej. 27 werset, i dalej. Teraz dusza moja jest zatworzona. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię Twoje. Odezwał się więc głos z nieba: i uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. Lud, więc, który stał i słyszał. Mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiadając rzekł: Nie z powodu mnie odezwał się ten głos, ale z powodu was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad Ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Jakże wspaniała obietnica kończy tą sekwencję. Wypowiedzi Jezusa Chrystusa w spotkaniu z Grekami. Jezus Chrystus odsłania nam w tej wypowiedzi pewnego rodzaju tajemnicę. Tajemnicę, która wiąże się z Jego przeciwnikiem, z szatanem. Mówi, teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. To pierwsze zwycięstwo Pana Jezusa w rzeczywistości polegało na pokonaniu tego, któremu wydawało się, że jest w stanie doprowadzić Chrystusa w postaci człowieka do grzechu, a tym samym udowodnić Panu Bogu, że życie człowieka w posłuszeństwie zakonowi Bożemu jest czymś zupełnie nierealnym i niemożliwym. I w ten sposób, jak gdyby chciał wywalczyć sobie z powrotem udział w Królestwie Bożym. Niestety przegrał, i Chrystus mówi, że teraz będzie. Władca tego świata, czyli szatan wyrzucony. Tutaj mamy jeszcze pewnego rodzaju kontekst, który mówi nam, kto jest rzeczywistym władcą tego świata. Oczywiście możemy mówić, że Bóg jest stworzycielem i On jest właścicielem wszystkiego, co stworzył, ale pamiętajmy, że Bóg Ziemię oddał władztwo człowiekowi, natomiast ten jak gdyby scedował poprzez yy, Posłuchanie potrzeptów szatana scedował to władztwo nad ziemią właśnie na Niego, dlatego On nazywany często jest księciem tego świata. Ale przyjdzie taki czas, kiedy na nowo ta ziemia będzie w naszym posiadaniu. Na nowo Bóg będzie chciał nas na niej umieścić, ale o tym będziemy mówić nieco później. W XVI rozdziale tej samej Ewangelii świętego Jana, i w 33 wersie mamy zapisane słowa następujące: To powiedziałem Wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. To jest taka niesamowita nadzieja, która pochodzi z ust Jezusa, który mówi. Że będziecie żyć w różnych okolicznościach i różnych trudnościach, że to życie nie będzie usłane różami, jak czasem mówimy, ale pamiętajcie, że ja zwyciężyłem ten świat nie poddałem się wpływom tego świata nie poddałem się władcy tego świata ale zwyciężyłem grzech zwyciężyłem przeciwnika, który. Ciągle obstawał przy tym, że Boże rządy są niesprawiedliwe, że Bóg nie jest istotą sprawiedliwą w swoich wyrokach i w swoich relacjach z istotami stworzonymi przez siebie. Chrystus poddał się, poddał się tej procedurze, jakbyśmy dzisiaj mogli powiedzieć, ratowania człowieka, tej procedurze, która swój finał miała na wzgórzu Golgoty. Ta misja. Została spełniona, ale zanim ona nastała, zanim Chrystus znalazł się na krzyżu, chciał przygotować swoich uczniów na tą bliską, ale także dalszą przyszłość. Myślę, że dzisiaj miliony ludzi zadaje pytanie sobie: a co po mojej śmierci? Co się stanie ze mną? Czy Będę, jak niektórzy uczą, wędrował jako dusza przez różne zakątki wszechświata, czy być może znajdę się w jakimś miejscu, gdzie poprzez reinkarnację przybiorę postać jakiegoś zwierzęcia, czy być może jakiejś zaszczytnej osoby? Ja często mówię, że ten, który został zwyciężony przez Chrystusa na krzyżu. Stworzył niezwykły religijny hipermarket, w którym każdy może znaleźć dla siebie produkt, jaki jemu właśnie odpowiada, jego psychice, jego mentalności, jego oczekiwaniom. Ale przecież nie chcemy być przypadkowymi nabywcami towaru, którego nie znamy do końca albo który jakościowo jest niewiarygodny. Kiedy mówimy o czymś wiarygodnym. To tym jest Słowo Boże. No ale są tacy, którzy mówią, no tak, tyle, że na gruncie tego Słowa Bożego jest tyle ugrupowań religijnych, że trudno jest jednoznacznie określić, kto ma rację, kto w tym sporze byłby w stanie wygrać. Ale przecież tu nie chodzi o jakąś sofistykę, tu nie chodzi o jakieś dyskusje, które byłyby dyskusjami teoretycznymi, akademickimi, ale chodzi o wiarygodność tego Słowa. Chyba największą wątpliwość co do wiarygodności Słowa Bożego mają ci, którzy gdzieś zostawili w kącie ten fragment profetyczny Słowa Bożego, dlatego że proroctwo, spełnione proroctwo uwiarygadnia Pismo Święte w stu procentach. Dlatego jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wierzymy temu słowu w stu procentach. Wierzymy dlatego, że ma swoje poparcie właśnie w spełnionych proroctwach. Proroctwach, które gdybyśmy ujęli statystycznie, byłyby nie do zrealizowania, chociażby w przypadku Jezusa Chrystusa, przez jakąkolwiek inną postać. A więc mamy, jak mówił apostoł Piotr. Mocniejszą mowę prorocką, którą strzegąc, jak światła w ciemnym miejscu świecącego, dobrze robimy, jeżeli trzymamy się go. Ale idźmy dalej w tym naszym rozważaniu dotyczącym zwycięstwa Boga. Boga, który zwycięża. Czternasty rozdział Ewangelii Świętego Jana i tam od pierwszego wiersza mamy sprawozdanie, o niezwykłej trosce Jezusa Chrystusa o uczniów. No bo wyobraźmy sobie taką historię, że Pan Jezus nagle po spełnionej swojej misji odchodzi z tej ziemi i uczniowie zostają z pustymi rękami. Co mają robić, jak mają żyć? To jest tak, jak czasem w naszym życiu zdarzy się coś, co powoduje, że zadajemy takie pytanie. Jak ja mam teraz żyć? Co ja mam z sobą zrobić? Ale Pan Jezus wiedział dokładnie. I w swojej miłości podchodząc do uczniów, mówi im na temat tej przyszłości, kiedy Jego już na tej ziemi nie będzie. 14 rozdział Ewangelii Jana od pierwszego wiersza Niechaj się nie tworzy serce wasze. To jest słowo do każdego dnia, do każdego z nas, każdego dnia. Nie twórzmy się. Nie zamartwiajmy się tą bliższą czy dalszą przyszłością. Ale co dalej Chrystus mówi? Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Bóg jest wystarczającym autorytetem i wiarygodnym naszym wspomożycielem. I dalej mówi o znacznie odległejszej przyszłości niż jedno pokolenie, bowiem mówi w domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział idę, Przygotować Wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście gdzie ja jestem i Wy byli. Mój drodzy, jest to niesamowita obietnica, ale jeszcze bardziej ta obietnica daje nam wgląd w tą rzeczywistość, która czasem bywa zaćmiewana przez różne ugrupowania religijne. Bo pomyślmy, o czym Jezus Chrystus mówi. Chrystus mówi: Jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was. A więc nie ma takiej możliwości, że w momencie śmierci natychmiast idziemy na miejsce przygotowane nam przez Chrystusa. Dlatego, że Chrystus mówi: poczekajcie, aż przyjdę i zabiorę was. Tak więc ta wypowiedź Jezusa Chrystusa pokazuje nam, że śmierć jest snem. W którym oczekujemy na pojawienie się Jezusa Chrystusa, który przychodzi, aby zabrać swoich wiernych na miejsce dla nich w niebie przygotowane. Ale kiedy zwycięstwo Jezusa Chrystusa na krzyżu dokonało się, kiedy to zwycięstwo, które wydawało się pyrusowym zwycięstwem, stało się faktem, rzeczywistym faktem, to Jezus Chrystus po 40 dniach obecności na tej ziemi jeszcze. Poprzez te różne spotkania, jakie miały miejsce, między innymi z Tomaszem, tym niewiernym Tomaszem, przysłowiowym już niejako, Jezus Chrystus w końcu dochodzi do momentu, w którym ma z tej ziemi odejść. W dziejach apostolskich, w pierwszym rozdziale, po spełnionej misji Chrystus ma odejść z tej ziemi. Ma zostać w niebo wzięty. Od szóstego wiersza czytam sprawozdanie z tego wydarzenia, które opisał Łukasz. Lekarz, człowiek, można by dzisiaj powiedzieć, bardzo wykształcony, a więc nie człowiek, który opisywał jakieś historie zmyślone, ale człowiek, który, jak napisane jest w jego Ewangelii, według Łukasza bardzo precyzyjnie i skrupulatnie odnosił się do tego wszystkiego, co dotyczyło Jezusa Chrystusa. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali Go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. A gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie Galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. To jest niejako wspólny wątek z tym, co przeczytaliśmy przed chwilą z 14 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie jest powiedziane, że Jezus Chrystus po przygotowaniu miejsc przyjdzie na tą ziemię w sposób widzialny. To nie będzie tak, jak niektórzy chrześcijanie mówią, że w sposób duchowy przyjdzie na tę ziemię, że właściwie będzie obecny, czyli Jego obecność będzie dostrzegalna, natomiast On sam nie. Tutaj mamy dokładne sprawozdanie Łukasza, który mówi, że ten Jezus, oczywiście cytując aniołów, ten Jezus, który został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. A więc w sposób widzialny, w sposób, który może być odbierany przez nasz zmysł wzroku. Ale co się stało potem? To jest też ciekawe zagadnienie, bowiem to wszystko łączy ze sobą te wszystkie prawdy mówiące o zwycięstwie Jezusa Chrystusa, o zwycięstwie Boga, o Bogu, który zwycięża. Powitanie zwycięzcy. No, bo oczywistą rzeczą było, że Jezus Chrystus powróci na swoje miejsce, na to miejsce, które zajmował przez nieokreślony czas. Dlatego, że Chrystus jest Bogiem i jest wieczny, tak jak wieczny jest Ojciec, jak wieczny jest Duch Święty. Tak więc, kiedy Jezus zbliżał się, jakbyśmy to mogli powiedzieć, do bram miasta Bożego, do tego miejsca, z którego odszedł. Aby dokonać pojednania człowieka z Bogiem. To nie dlatego, że Bóg był zagniewany. To nie dlatego, że Bóg wyrzekł się człowieka i chciał Jezus Chrystus pojednać go na nowo ze swoim Ojcem, ale dlatego, że wspólnie ustawili, ustalili plan ratowania człowieka, ratowania tego, który został stworzony na ich obraz i podobieństwo. To niesamowite. Kiedy Chrystus po trzydziestu paru latach nieobecności w Bożym Mieście, tam gdzie znajduje się centrum dowodzenia kosmosem, przychodzi i jeden z psalmów, Psalm 24, jest takim proroczym psalmem, który obejmuje wydarzenia, nie mające w rzeczywistości miejsca na naszej Ziemi, ale gdzieś w odległej przestrzeni kosmicznej. Dwudziesty czwarty Psalm od siódmego wiersza i dalej. Może krótki komentarz jeszcze do tego. Spróbujmy wyobrazić sobie tę sytuację. Aniołowie wewnątrz miasta, oczekujący na przyjście Jezusa Chrystusa, na powrót zwycięzcy, na powrót Tego, który z triumfem wraca. Z całą pewnością nie sam, skoro ci dwaj aniołowie stanęli przy apostołach, z całą pewnością byli oni jedynie częścią tego orszaku, który przyszedł po Jezusa Chrystusa, aby z nim wrócić z powrotem do Bożego miasta. I kiedy znajdują się przed bramami miasta, ten proroczy psalm mówi o takim sprawozdaniu: Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. I z drugiej strony odzywa się głos. Któż jest tym królem chwały? A odpowiedź? Pan silny i potężny, pan potężny w boju. Podnieście bramy, wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Jakby z przekorą, jakby z niedowierzaniem. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały. Możemy sobie wyobrazić, jak w tym momencie otwierają się bramy, i wszyscy aniołowie z radością witają swojego pana, tego, który jest królem zastępów anielskich, tego, który jest ratunkiem dla człowieka, tego, który ochotnie oddał swoje życie, aby ratować ludzi zwiedzionych grzech i upadłych, ludzi takich jak my którzy poprzez grzech doświadczamy różnych doświadczeń, różnych cierpień. Ale pamiętajmy, że wszystko ma swój koniec. Dlatego musimy być gotowi. Bądźmy więc gotowi na to, co ma się wydarzyć. Ta gotowość ma polegać na pewnym zachowaniu, które powinno nam towarzyszyć przez całe nasze życie. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, a jest to rozdział, który jest rozdziałem eschatologicznym, a więc rozdziałem, który mówi o końcu wydarzeń na tej planecie. I tam w 24 rozdziale i w wierszu 13 pan Jezus wypowiedział takie słowa: A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wytrwałość jest trudną cechą. Czasem możemy się czymś zachwycić. Czasem nas pociągnie jakaś myśl, chociażby myśl ze słowa Bożego, ale potem zniechęcamy się i mówimy to nie ma sensu. To być zbyt trudne, abym mógł podjąć czy mogła podjąć takie wyzwanie. Ale Pan Jezus mówi do każdego z nas: do ciebie i do mnie. Kto wytrwa do końca, można by zadać pytanie, do jakiego końca? Ale myślę, że to retoryczne pytanie, dlatego że wiele, wiele pokoleń na tej Ziemi funkcjonowało, a ten koniec ostateczny jeszcze nie nastąpił. Tak więc możemy powiedzieć, kto wytrwa do końca swojego życia. Dopowiedzieć to jedno słowo dotyczące właśnie nas osobiście. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ten zwycięży, można by powiedzieć inaczej. Ale w takim razie, skoro tyle pokoleń było, skoro apostołowie oczekiwali na powrót Jezusa Chrystusa, na powrót zwycięzcy, na powrót tego, który zakończy historię tej grzesznej planety. I nie spełniło się to. A potem wiele pokoleń męczenników, ludzi, którzy oddawali swoje życie, między innymi również apostołowie, za wiarę, w Jezusa Chrystusa, za wiarę w zbawienie wyjednane na Golgocie przez Jezusa Chrystusa, to kiedy się to stanie? Czy słowo Boże mówi nam wystarczająco precyzyjnie, byśmy swoją nadzieję mogli utkwić właśnie w tym słowie? W drugim liście Piotra. To właśnie ten Piotr, który zaparł się Jezusa Chrystusa. Ten Piotr, który uciekł, nie przyznając się do jakichkolwiek związków z Jezusem Chrystusem, zmienił się nie do poznania od tego momentu, kiedy Jezus Chrystus odszedł z tej ziemi. Stał się człowiekiem, który w końcu został męczennikiem, powieszony, jak mówi tradycja, również na krzyżu, ale głową w dół. Człowiek, który myślał, myślę, że codziennie na temat tego, kiedy Jezus Chrystus powróci. I w drugim swoim liście napisał słowa, które opisują wątpliwości, jakie mogą towarzyszyć ludziom. Wątpliwości, które w rzeczywistości nie powinny mieć miejsca. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, trzeci i czwarty Wietus. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych, a więc tych eschatologicznych, przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według własnych porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Myślę, że dzisiaj wielu takich sceptyków jest nawet pośród ludzi, którzy może wcześniej wierzyli. Być może wiązali swoje nadzieje z przyjściem Jezusa Chrystusa, ale kiedy przyszło im tak długo czekać, mówią: Gdzie jest ta obietnica? Dlaczego nie pojawia się? Dlaczego zło tak bardzo krzewi się w tym świecie? Dlaczego tysiące ludzi musi umierać przed czasem, a więc przed naturalną swoją śmiercią? Ale nie kończy na tym. To pytanie: Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Znajduje swoje wyjaśnienie w dalszej części tego listu drugiego Piotra i trzeciego rozdziału, tym razem dziewiąty i dziesiąty wiersz. Piotr tłumaczy to w taki sposób. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Co za Bóg. A jednak, a dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z czaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, a ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Niezwykły kontrast między z jednej strony tym wielkim miłosierdziem Boga, miłosierdziem Boga, który nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Niezwykły Bóg. Który gotów jest przebaczać nawet tym, którzy gniewają się na niego. Który gotów jest przebaczać nawet tym, którzy bluźnią jego imieniu. Gotów jest przebaczać, przebaczać tym, którzy nam, mimo namacalnych dowodów nie wierzą w jego istnienie. Chcę, aby przyszli do upamiętania. Upamiętać się to tak jakby wytrzeźwieć. Jakby odrzucić to wszystko, co było sceptycyzmem w odniesieniu do Boga i przyjąć jego Wyciągniętą rękę. Ale jednocześnie to zderzenie nadziei wynikającej z Bożego miłosierdzia i z tym, co mówi na temat nadejścia Jezusa Chrystusa, jest niesamowite, bowiem mamy tu spektakularne wydarzenie. Kiedy Jezus Chrystus odchodził z tej ziemi, widzimy spokojne, powolne odejście. Kiedy wzrok apostołu wędruje za odchodzącym Jezusem Chrystusem. Natomiast tutaj czytamy, że ten dzień, kiedy ma przyjść na ziemię, nie tylko, że nadejdzie w sposób zaskakujący, bo jest powiedziane, że nadejdzie jak złodziej, ale również, że niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, a ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Ta pożoga. O jakiej pisze apostoł Piotr dotyczy nie tylko wielkiego majestatu Jezusa Chrystusa, który dzisiaj już nie jest tym Galilejczykiem chodzącym po ulicach Jerozolimy, całej Judei, ale także i Samarii, ale jest królem królów i panem panów. Jest tym, któremu oddano sąd w ręce. Jest tym, który jest orędownikiem swojego ludu. Jest Najwyższą postacią, bowiem Słowo Boże mówi, że na Jego imię ugnie się wszelkie kolano na ziemi i na niebie, a więc przyjście Jezusa Chrystusa będzie czymś niezwykle spektakularnym. Z jednej strony będzie przerażające dla tych, którzy nie przyjmą, tą, nie przyjmą tej wyciągniętej Bożej dłoni, a z drugiej strony radością dla tych, którzy uwierzyli Słowu Bożemu i oczekują na Jego przyjście. Ale dalej nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie, kiedy się to stanie. W Ewangelii Marka Marek przybliża nam to wydarzenie. I to w sposób nie dający możliwości do dalszej dyskusji. Bowiem określa jednoznacznie to, co ma się stać. Ewangelia według Marka, rozdział 13. I tam werset trzydziesty drugi. Trzynasty rozdział i werset trzydziesty drugi. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. A więc próżne jest wystawianie jakichkolwiek dat końca świata. Nadoronno trudził się Nostradamus, królowa Saba, jak niektórzy ją określają. Na daremno trudzili się różni prorocy, którzy byli samozwańczymi prorokami, ale dziwię się, że chrześcijanie, którzy mają w rękach słowo Boże, dają się łapać na te różne przepowiednie, które mają jak gdyby zwiastować koniec tego świata. Myślę, że szatan czyni to celowo. Robi właśnie to po to, aby to pojęcie końca świata tak ośmieszyć w umysłach ludzi poprzez można by powiedzieć tysięczne przepowiednie, które nie spełniły się, aby ludzie przestali zupełnie wierzyć w to, że kiedykolwiek nastąpi jakiś koniec świata, chyba że człowiek sam wykończy się na tej ziemi poprzez swoje działanie. Tak więc jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wierzymy, że nie można określić ani dnia, ani godziny z tego prostego powodu, że nawet aniołowie nie znają tego dnia ani tej godziny. Tak więc kiedy się to stanie? Możemy jedynie oceniać po pewnych specyficznych znakach, które opisane są w słowie Bożym. A więc spróbujmy popatrzeć teraz na znaki. Jakie okoliczności poprzedzą przyjście Jezusa Chrystusa? W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale jest coś, co może napawać dreszczem człowieka, który czyta te słowa. Bowiem napisane jest tam tak od 25 wiersza: I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach a na ziemi lęk bezradnych narodów gdy zachuczy morze i fale ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy które przyjdą na świat bo moce niebios poruszą się i wówczas ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą codziennie docierają do nas można je powiedzieć Hiobowe wieści. Tu spadł samolot z 220 pasażerami. Tam wybuchła jakaś bomba. Czasem są to żywe bomby, ludzi, którzy próbują uskutecznić jakąś swoją wizję świata. Ale to, o czym pisze nam Łukasz. Jest naprawdę niesamowite, bo jest powiedziane, że ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, ale nie tych rzeczy, które są tworem ludzi, a więc te żywe bomby, które wybuchają na różnych targowiskach na Bliskim Wschodzie, czy czasem w środkach komunikacji publicznej. Ale jest tutaj bardzo wyraźnie powiedziane, że omdlewać będą ludzie z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. To wszystko, co wydaje nam się tak stabilne i stateczne. Kiedy widzimy rozgwieżdżone niebo, kiedy widzimy te sunące, że tak powiem, po nieboskłonie gwiazdy, kiedy widzimy to wszystko, co możemy zobaczyć poprzez różne urządzenia, Teleskopy, radioteleskopy to wszystko wydaje się stabilne, funkcjonujące w obrębie praw, które stworzył Bóg, ale w pewnym momencie to wszystko zostanie poruszone. Gdybyśmy dzisiaj mieli tutaj na sali kogoś, kto zajmuje się astronomią albo kogoś, kto zajmuje się astronautyką, a nawet kogoś, kto zajmuje się fizyką i prawami fizyki, powiedziałby: Bzdura, nie można. Praw kosmologicznych, nie można praw fizycznych zmieniać od tak sobie. To, co Łukasz pisze, jest abstrakcją. Ale, moi drodzy, my nie podchodzimy do tego z punktu widzenia naukowców, którzy mimo wszystko mają wiedzę nieskończoną, dlatego że ciągle następuje ta falsyfikacja nauki, poprzez którą nauka się rozwija. Ale musimy wiedzieć jedno. Słowo Boże mówi nam, że Bóg jest stwórcą tego wszystkiego. Co więcej, Bóg jest stwórcą nie tylko tego wszystkiego na bazie prawa, które funkcjonowało zanim Bóg zaczął stwarzać, ale Bóg jest stwórcą tego wszystkiego na bazie prawa, które on sam stworzył. A więc może to prawo użyć do tego, aby to, co wydaje się stabilne, przestało być stabilne. Dlatego, że przyjście Boga na tą planetę, będzie niezwykle spektakularny, a to, co będzie się działo zanim on przyjdzie, będzie powodować ludzi o omdlenie. Nie chcę przez to straszyć, ale, moi drodzy, jeżeli gorąco pragniemy nastania tego czasu, kiedy za chwilę o tym będziemy czytać, to musimy wiedzieć, że jeśli gorąco pragniemy, i jesteśmy wcześniej ostrzeżeni, że takie wydarzenia będą miały miejsce na tej planecie, to myślę, że nie musimy się bać. Będzie to dla nas najlepszą informacją, jaka kiedykolwiek do nas dotarła. Chrystus przychodzi, bo to dzieją się rzeczy, które w przyrodzie nie były spotykane dotąd. Ale jest jeszcze jedna ważna kwestia. Która właśnie dotyczy okoliczności, które poprzedzą przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. W księdze proroka Amosa znajduje się niezwykły zapis, zapis, który również może dać nam wiele do myślenia. Kiedy dzisiaj patrzymy na chrześcijaństwo, to chrześcijaństwo. Koncentrujące się przede wszystkim na różnego rodzaju ceremoniach, na różnego rodzaju praktykach religijnych, to ze smutkiem musimy powiedzieć, że znajomość Słowa Bożego wśród chrześcijan w ogóle jest dosyć słaba. Jakoś to Słowo Boże przetłumaczone prawie na wszystkie języki świata najczęściej, jeżeli znajduje się w czyimś domu, to znajduje się w bibliotece, a nie w rękach tego, który go kupił. Ale, moi drodzy, przyjdzie taki moment, specyficzny moment, tuż przed przyjściem Jezusa Chrystusa, kiedy odwróci się ten trend, ale niestety będzie już za późno, żeby cokolwiek zmienić. Amos, ósmy rozdział od wiersza jedenastego. Oto idą dni, mówi wszechmocny Pan, że ześle głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. Czyż nie jest to bardziej tragiczne niż te wydarzenia w świecie y, kosmosu, że tak powiem, we wszechświecie? Czy nie jest to straszniejsze, kiedy szukamy czegoś i niestety nie możemy znaleźć, chociaż wcześniej zlekceważyliśmy to, co mogliśmy mieć, to, Czego mogliśmy się dowiedzieć? Amos mówi: Przyjdzie taki głód, kiedy ludzie wyczerpią wszelkie możliwości nadziei, kiedy przestaną ufać w pieniądz, kiedy przestaną ufać w politykach, kiedy przestaną ufać wszystkiemu temu, co wydaje się im zapewniać stabilizację. Przyjdzie głód Słowa Bożego, tego Słowa, które daje nie tylko nadzieję, ale które mówi bardzo precyzyjnie i wyraźnie na temat końca historii tej Ziemi. I to nie jest koniec historii, o którym pisał Fukuyama, ale jest to koniec historii tej Ziemi, koniec historii grzechu, cierpienia i bólu, ale o tym jeszcze dzisiaj przeczytamy. Odsłonięta tajemnica oto kolejny fragment tej odsłony dzisiejszego wieczoru. W Liście do Koryntian w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntan w piętnastym rozdziale apostoł Paweł mówi o tych wydarzeniach, które będą miały miejsce jeszcze w przyszłości. Nie wiemy, w jakiej przyszłości, ale myślimy, że na podstawie innych wypowiedzi Pisma Świętego, których nie jestem w stanie dzisiaj zacytować ze względu na ograniczony czas. Jest mowa i one pokazują nam mniej więcej ten czas, w którym Bóg będzie chciał zakończyć tą historię. A więc pierwszy list do Koryntian, 15, rozdział i pięćdziesiąty pierwszy werset aż do pięćdziesiątego piątego. Apostoł mówi tak. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy. To jest piękne słowo. Kiedy mówimy śmierć, umieranie, to czasem... Jest to straszne, szczególnie kiedy dotyczy kogoś bliskiego, czy kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy nieuleczalnie chorzy. Ale słowo Boże nazywa śmierć snem. Fantastyczne słowo. Sen, który w pewnym momencie kończy się i budzimy się, tak jak każdego poranka do dzisiejszego, poranka, który minął. Wieczorem zasypialiśmy, a potem z poranka budziliśmy się znowu do życia. Tak śmierć jest takim snem, tylko nieco dłuższym. Ja, apostoł Paweł mówi, to tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy. Ostatnie pokolenie żywo doczeka przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale wszyscy będziemy przemienieni. Oto fantastyczna informacja. Przemiana człowieka. Przemiana tego, co śmiertelne, w nieśmiertelność. I dalej pisze: W jednej chwili, w okamgnieniu, tak jak zostałeś stworzony, tak jak Bóg stworzył człowieka, tak w tej jednej chwili zostaniemy przemienieni. I apostoł pisze dalej tak: Na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, i umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni. Znowu można by było mówić wiele na ten temat, o jakich umarłych chodzi, ale w tym jest nadzieja, w tym tkwi niezwykła nadzieja, że ci, którzy zostali złożeni do grobu, często zniszczeni poprzez chorobę, zniszczeni poprzez starość, która doprowadziła ich do sędziwego wieku, nie byłby to ciekawy widok, kiedy z grobu wychodziłyby istoty, powiem tak delikatnie, mało piękne. Ale tutaj apostoł Paweł mówi, odsłaniam Wam tajemnicę. Chcę Wam powiedzieć, że ci, którzy zostaną z martwych wzbudzeni, zostaną wzbudzeni w zupełnie innych ciałach w ciałach uwielbionych, czyli w ciałach takich, jakie miał Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu. Zostaną nieskażeni, bez grzechu, święci. A co z żywymi? A co z nami, jeśli doczekamy tego momentu? A my zostaniemy przemienieni, tak jak oni. Nie będzie starca, nie będzie kogoś, kto kuleje, nie będzie kogoś, kto nie widzi pięknych kolorów, bo jego wzrok nie funkcjonuje. A dalej pisze, albowiem to, co skażone, czyli to, co zniszczone przez grzech, w konsekwencji przez choroby, przez trudności, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A co się stanie potem? A gdy to, co skażone przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci rządło Twoje? Śmierć straciła moc. Chrystus zwyciężył. Zwyciężył grzech, zwyciężył śmierć i darował nowe życie tym, którzy oczekiwali na niego. Ten sam apostoł w liście do Tesaloniczan chce pocieszyć wszystkich nas, wszystkich, których bliskich naszych odprowadzamy na miejsce odpoczynku, miejsce snu, jak czytaliśmy. Pociesza nas fantastycznymi słowami z listu do Tesaloniczan, z czwartego rozdziału. Czwarty rozdział listu do Tesaloniczan i tam wiersze od trzynastego po siedemnasty. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie martwili. Abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem, jak wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nimi tych, którzy zasnęli. A to Wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I to co najfantastyczniejsze. I tak zawsze będziemy z Panem. I kończy właściwie ten rozdział się słowami, przeto pocieszajcie się tymi słowy. Moi drodzy, jeżeli słowo Boże mówiłoby o wędrówce dusz, jeśli mówiłoby o tym, że ludzie, którzy przeżyli to życie zgodnie z wolą Bożą, znajdują się w królestwie Bożym, to to, co pisze Paweł, byłoby nieprawdą. Bowiem wszystko to, co czytamy. Pokazuje nam jednoznacznie, że sen śmierci obejmuje człowieka, zarówno jego duszę, ducha i ciało, do momentu przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. To przemienienie następuje w momencie Jego przyjścia, nigdy wcześniej i nigdy później. To jest prawda, która daje nam nadzieję, byśmy nie martwili się tym faktem, że oto nie wiadomo, co dzieje się z naszym bliskim. Gdzie się znajduje? Co robić, żeby mu w jakiś sposób pomóc? Nie, moi drodzy, my nie możemy nikomu pomóc. My nawet sobie sami nie możemy pomóc. Bez mocy Boga, bez Boga działającego w nas, jesteśmy skazani niestety na niezwykłą moc tego, który został pokonany na Golgocie. Dlatego musimy uchwycić się Bożej mocy. Tej mocy, która poddać wszystko sobie może. Postoł Piotr, którego już tutaj dzisiaj cytowałem, w drugim swoim liście, w trzecim rozdziale i w trzech wierszach od dziesiątego pisze nam tak: A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z czaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. I dalej. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, co wszystko? maulet zagładzie nasza planeta a konkretnie życie na niej jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia bożego z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się jakimiż macie być jeżeli naprawdę gorąco oczekujecie tego dnia Nasza łączność z Bogiem musi być absolutna. Nasza łączność z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a nami, ma być łącznością nierozerwalną. Mamy taką niezwykłą linię telefoniczną między niebem a nami. Ta linia telefoniczna nazywa się modlitwa. Możemy mieć ciągłą, nieprzerwaną łączność z Bogiem. Niezależnie od pory dnia i nocy możemy ciągle być w tym bezpośrednim kontakcie. A Bóg będzie czynił wszystko, aby nasze życie nie zakończyło się na tej planecie, ale aby mogło przejść do wieczności. Przyjmijmy więc tą wyciągniętą rękę. Wyciągniętą rękę zwycięzcy Jezusa Chrystusa. Wyciągniętą rękę zwycięzcy Boga. Który chce dać nam niezwykłe obietnice dotyczące tej niezwykłej przyszłości. Kilka fragmentów z Apokalipsy. Apokalipsy, która jest ostatnią księgą Nowego Testamentu, a która daje nam tak niezwykłą nadzieję, ale jednocześnie rozszerza nasze horyzonty wyobraźni, bowiem możemy wyobrażać sobie znacznie więcej niż jest tutaj opisane, a i tak nasza wyobraźnia jest zbyt skąpa, zbyt słaba, abyśmy mogli wyobrazić sobie niebiańską rzeczywistość. Osiemnasty rozdział objawienia świętego Jana i pierwszy werset mówi nam o pewnego rodzaju apelu, pierwszy, a potem czwarty, o pewnego rodzaju apelu, jaki jest skierowany jako ostatnie orędzie do tej planety. Posłuchajcie. Potem widziałem innego anioła, wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Przyjdzie taki moment, zanim nastąpi głód słowa Bożego, o którym czytaliśmy z księgi proroka Amosa. Kiedy to ostatnie orędzie będzie ogłoszone całemu światu, jest powiedziane, że to pełnomocnictwo od Boga zostanie dane w takim stopniu, że cała Ziemia na krótki moment rozjaśni się znajomością, albo przynajmniej możliwością poznania tego Słowa, a potem ta możliwość zostanie zamknięta. I z tego powodu, właśnie kiedy ludzie będą słyszeć to orędzie. Mają zrobić coś, o czym mówi nam apostoł Jan w czwartym wersecie. I usłyszałem inny głos z nieba, mówiący: Wynijcie z niego ludu mój. Moglibyśmy powiedzieć z Babilonu, bo tutaj tak umownie nazwany jest świat. Wynijcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Mówiliśmy podczas jednego z naszych spotkań, że Bóg ma swój kościół. Moi drodzy, Bóg nie ma pięciu, dziesięciu czy nieskończonej liczby kościołów na ziemi. Bóg ma swoją owczarnię. Czytaliśmy, że będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Czytaliśmy w słowie Bożym, że Bóg kieruje do tego kościoła szczególne, jakbyśmy to mogli powiedzieć, plenipotencje, które pozwalają temu kościołowi. Przekazywać informacje o zbawczym dziele Jezusa Chrystusa i o warunkach, na których to dzieło Chrystusa możemy przyjąć dla siebie. Dlatego czytamy tutaj apel Boga, który polega na tym, że jest kierowany do ludzi całego świata, aby wyszli z tego Babilonu, który tutaj określony jest mianem jak gdyby pomieszania pojęć. Pojęć religijnych, pojęć na zbawienie, pojęć na życie wieczne. Wyjdźcie, co możemy zrobić? Możemy wziąć do ręki Słowo Boże i zweryfikować to, który kościół jest wierny zasadom wynikającym z tej księgi. A kiedy dokonamy właściwego wyboru? Możemy pójść myślami naszymi za apostołem Janem i tam w 21 rozdziale ostatniej księgi Pisma Świętego przeczytać na temat tej niezwykłej przyszłości. Jan w swojej wizji danej mu przez Boga na wyspie Patmos opisuje widzenie nowej Ziemi. I pisze tak: "I widziałem nowe niebo i nową Ziemię." Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przeozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I oczy wszelką zez oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku. Ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Cóż za wizja! Wizja, która pokazuje niezwykły azyl, miejsce szczęśliwości każdego, który umiłował, jak mówi Słowo Boże, sławne przyjście Jego, który oczekiwał mimo różnych wydarzeń i przeciwności w swoim życiu, Mimo być może czasem poświęconego życia w śmierci męczeńskiej. A kończy się ta księga również pewnego rodzaju apelem. I myślę, że dzisiaj zakończymy to zwycięskie rozważanie, że tak powiem, bowiem mówiliśmy o tym, że Bóg zwycięża, że Bóg tworzy nowe niebo i nową ziemię że Bóg stwarza warunki i okoliczności, które pozwolą nam w szczęściu przeżywać całą wieczność. A 17. werset 22. rozdziału ostatniego rozdziału Pisma Świętego mówi nam głosem Jezusa Chrystusa. A Duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, Niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Oto Boża oferta dla każdego z nas. Boża oferta dla każdego z nas dzisiejszego wieczoru. Być może zdarzy się tak w tej nieokreślonej jeszcze przyszłości, że przypomnimy sobie ten moment, kiedy siedzieliśmy na tym miejscu i mieliśmy możliwość podjąć właściwą albo niewłaściwą decyzję. Jakąkolwiek decyzję podejmiemy, podejmujemy tę decyzję na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Nikt nas do niczego nie zmusza. Bóg mówi: Jeśli chcesz, przyjdź i weź darmo. Nie musisz nic za to płacić. Chrystus zapłacił wszystkie długi nasze, wszystkie rachunki moralne, wszelkie rachunki, które obciążały nasze sumienie. Możemy ze spokojem przyjść i powiedzieć, przyjdź panie Jezu. Przyjdź dlatego, że gorąco oczekuję na twoje przyjście. Chcę zobaczyć ten tryumf ten tryumf miłości, dobroci nad śmiercią, nad grzechem, nad nieszczęściem. Podejmijmy taką decyzję w naszych umysłach, abyśmy mogli przez całą wieczność cieszyć się obecnością Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i aniołów. Skłońmy czoła w dziękczynnej modlitwie za to słowo, które mieliśmy możliwość studiować przez sześć tygodni. Wszechmocny Panie Boże, Ojcze Nasz Niebiański, pozostawiłeś nam tak cudowne słowo Twoje, które czasem wydaje się wręcz niewiarygodne ze względu na przekraczający nasz sposób pojmowania przekaz. Ale, Panie, wiara polega na tym, że pielgrzymuje się nie w oglądaniu, ale w nadziei. Dlatego całą naszą nadzieję lokujemy w Tobie. Chcemy podjąć mądre decyzje w naszym życiu, dlatego prosimy o Twoją pomoc. O tą pomoc, która postawi nas w takim miejscu, z którego będziemy mogli oglądać. Powracającego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kończymy to nasze rozważanie i z nadzieją patrzymy w przyszłość, że z całą pewnością Ty chcesz spełnić te wszystkie obietnice, które były przedmiotem naszych rozważań. Chcemy Cię prosić też, abyś towarzyszył nam dzisiejszego wieczoru do domów naszych. By nasze myśli ciągle owładnięte Twoim słowem mogły wędrować w naszych modlitwach przez oblicze Twoje, aby naszą wdzięcznością uwielbić Twoje święte imię, prosimy o to przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.